Chcę zgłosić poprawkę do artykułu 104. Tak. Poprawka numer 2 do projektu ustawy o nasiennictwie, druk numer 176, w tytule 5, dział 3, w artykule 104 ustęp 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Tu chodzi o obrót. Do obrotu dopuszcza się w punkt pierwszy. A. Materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii standard i kategorii handlowy, odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do Krajowego Rejestru. B. Materiał siewny kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany, kategorii standard i kategorii handlowy, odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do odpowiednich rejestrów innych niż Rzeczpospolita Polska, państw członkowskich lub wspólnotowego katalogu lub rejestru państwa stowarzyszonego z wykluczeniem odmian GMO. Proszę Państwa, uzasadnienie. Jesteśmy krajem w Unii Europejskiej, jest swobodny przepływ towarów i usług, a tu nagle nie wolno dokonywać obrotu materiałem siewnym. Więc chcemy to doprecyzować. Wolno obracać materiałem siewnym, wszystkim, każdym materiałem siewnym, oprócz jednego, oprócz odmian GMO. Dlatego, że Polska, w Polsce przepisy prawa nie pozwalają ani na obrót, ani na uprawy GMO. I dlatego to jest konieczne, proszę Państwa. W przeciwnym razie, jeżeli tego koalicja rządząca PO-PSL nie uwzględni, to proszę Państwa, świadomie szkodzi i rolnictwu, i Polakom, którzy nie chcą GMO i nie chcą skażenia przyrody i środowiska. Zwracam się o opamiętanie do koalicji rządzącej, żeby nie szkodzić Polsce. Dziękuję bardzo. W związku ze zgłoszeniem poprawki pana posła Bąka, kto jest za przyjęciem poprawki? Kto się wstrzymał? Poprawka przeszła. Dziękuję bardzo. Tylko analogicznie jak w przypadku poprzedniej poprawki, że tutaj proszę o terminologiczne dostosowanie projektowanej poprawki do systematyki użytej w ustawie, bo z tego co się orientuję, w ustawie nie ma używanego skrótu GMO. Dobrze, absolutnie jesteśmy tutaj zgodni. Proszę doprecyzować. Ja proszę o chwilę przerwy, dobrze? Ponieważ ta poprawka, no panie pośle, poprawka w ostatniej chwili, ja proceduję tą ustawę, więc też się muszę z nią jeszcze zagłać. Ja bardzo proszę o powrót do sprawy poprawki przedstawionej przez pana posła Bąka. Co to ma znaczyć? Przegłosowana została poprawka. O co chodzi? No manipulacja. W związku z tym, że posłowie nie mieli pełnej wiedzy w związku z szybkim przedstawieniem poprawki, zgłosili się z prośbą o wyjaśnienie i chcemy do tego wrócić. Zgodnie z tą interpretacją możemy wracać do każdego artykułu omówionego w tym momencie. Absolutnie bez sensu w argumentacji. Chyba wszyscy są na tyle świadomi, że wiedzą, za czym głosują. No ale panie pośle, jeśli taka prośba się zjawiła, ja muszę na nią odpowiedzieć, żeby wrócić do tej poprawki. Jeżeli wrócimy do poprawki, możemy ją omówić, poprosić o wyjaśnienia pana ministra. Pani przewodnicząca, to jest jakieś taka zagrywka, której regulamin tutaj po prostu nie zna. Ja rozumiem, że posłowie mogą się w obliczu dyscypliny partyjnej wystraszyć i próbować jakichś zmian, ale to jest po prostu lekceważenie i pogarda dla regulaminu Sejmu, bo na takiej zasadzie to będziemy wracać do każdego z artykułów, bo my tak samo będziemy się domagać omawiania powtórnego. Jeżeli coś zostało przegłosowane, to zostało przegłosowane. I na etapie prac w podkomisji zakończyliśmy pracę nad tym artykułem. Po prostu to są zagrywki poniżej pasa i nie fair, całkowicie niezwiązujące z godnością wykonywania mandatu posła.
Jeszcze wcześniej tylko chciałam uzyskać opinię Biura Legislacyjnego odnośnie wniosku formalnego, który złożyłam o reasumpcję głosowania. Szanowni Państwo, to popularnie jest nazywane wnioskiem reasumpcję, natomiast my mamy tutaj z innym przypadkiem i w tym zakresie istnieje możliwość zastosowania artykułu 163a ustęp 3 regulaminu Sejmu. Ja go przytoczę dosłownie, żebyście Państwo mieli świadomość, w jakich ramach prawnych możecie się poruszać. W przypadku, gdy zaistniały wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu, komisja może na wniosek członka komisji podjąć w głosowaniu decyzję o powrocie do rozpatrywania danej sprawy. Innymi słowy, żeby wrócić do jakiejkolwiek sprawy już przegłosowanej, musi się odbyć głosowanie, czy taki powrót zaistnieje. Innymi słowy, musi się zebrać większość, która taki wniosek przegłosuje. Jeżeli Państwo nie przegłosujecie tego wniosku, to to, co zostało przyjęte, stanie się podstawą już do wprowadzenia do tekstu sprawozdania Wysokiej Podkomisji. Tyle z punktu widzenia regulaminu. Oczywiście decydujecie Państwo in gremio jako komisja, co dalej z tym problemem, z tą poprawką robić. Niemniej jednak póki co ona ma tą wartość, że została przyjęta formalnie i jeżeli Państwo nie postanowicie o ponownym rozpatrzeniu już rozpoznanej sprawy, to wówczas stanie się ona elementem sprawozdania Wysokiej Podkomisji. To w takim razie ja wnioskuję o powrót i proszę o głosowanie, ponieważ w tym temacie będzie się wypowiadał minister dotyczącej tej dokładnie poprawki. Jaką sprzeczność w już przegłosowanych przepisach miałoby ta poprawka przyjęta spowodować? Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, bo to tylko w wypadku sprzeczności z już przegłosowanymi zapisami ustawy można do takiej kwestii wracać. Proszę jasno wyłożyć, o jaką sprzeczność tu chodzi. Sprzeczność i wątpliwości wyrażała pani poseł Hoppe i chcemy, żeby pani poseł usłyszała, powracając do tego tematu, wypowiedź pana ministra i zadała pytanie. Pani przewodnicząca, artykuł zacytowany przez pana mecenasa mówi jasno, że wracanie do już przegłosowanego materiału i już przyjętego jest możliwe wówczas, kiedy się pojawi sprzeczność w dotychczasowym urobku komisji z właśnie przegłosowanym przepisem. Więc ja proszę panią poseł, żeby uzasadniła, jaką sprzeczność ma na myśli, jeżeli ma nas skłonić do powrotu do sprawy już rozpatrzonej. My, oczywiście, jeżeli państwo tylko przestaną jakby bawić się w jakieś zabawy, to dojdziemy do tego, że... Przewodnicząca, ale jeśli można, ja bym bardzo prosiła, żeby pani przewodnicząca nas nie obrażała. Pani obowiązkiem... Bardzo przepraszam. ...przewodniczącej podkomisji jest sprawne, ale też kompetentne i zgodne z regulaminem prowadzenie obrad. Więc proszę nam tutaj niczego nie imputować, nie zarzucać, tylko prowadzić obrady. Jeżeli pani poseł nie potrafi uzasadnić sprzeczności, którą jakoby podnosi, myśmy powinni przystąpić do dalszego procedowania. Szanowni Państwo, to jest ten problem, który tuż po głosowaniu poprawki, jako zwróciłem uwagę panu posłowi wnioskodawcy, mianowicie, że skrót GMO nie jest użyty w tej ustawie. Tak jak już wspominałem to poprzednio, on w popularnym języku, w publicystyce jest powszechnie używany i doskonale wszyscy Państwo orientujecie się, co za tym skrótem stoi. Niemniej jednak język ustawodawcy, język prawny powinien się wyrażać pewną starannością, pewną konkretyzacją nawet oczywistych skrótów, które używamy powszechnie i nie stanowią one dla nas problemu. Dlatego tutaj takie niejako automatyczne wrzucenie, przepraszam za kolokwializm, wyrazu GMO może powodować skutek odwrotny od zamierzonego. Innymi słowy, nie będzie pewnej jasności co do intencji tak wprowadzonej, tak zapisanej normy. Innymi słowy, tutaj pan poseł nie zgodził się na modyfikację, żeby użyć sformułowania istniejącego w obecnej ustawie. W obecnej ustawie jest bodaj mowa o odmianach genetycznie zmodyfikowanych i w związku z tym... Ale jest zgoda w tej sprawie. Pani poseł, uważam, że jest wystarczająco dużo przesłanek do powrotu do poprawki. Pani przewodnicząca, wysoka komisjo, z chwilą, kiedy została przegłosowana poprawka, jesteśmy tu wszyscy przytomni na tej sali, pan legislator natychmiast zwrócił na to uwagę i powiedział, czy posłowie wnioskodawcy zgadzają się na to, żeby dostosować nomenklaturę do obowiązującej. Tak było powiedziane, na co ja odpowiedziałem, jako że pierwszy i składałem ja tą poprawkę. Powiedziałem tak, zgadzamy się. To są fakty. Proszę nie majstrować teraz, proszę Państwa, wracać jakieś, rozbierać na czynniki pierwsze, bo fakty zaistniały. Proszę nie przeczyć faktom. Dziękuję bardzo. W związku z zaistniałą sytuacją i wyjaśnieniami uważam,
iż poddajemy pod głosowanie wniosek powrotu do poprawki pana posła Bąka. Licząca, to posunięcie jest absolutnie nieuprawnione, nie mające oparcia w regulaminie pracy z komisji i podkomisji. Niestety, proszę państwa, każdy z posłów jest świadomy tego, co robi, za czym głosuje. Każde wyjaśnienia żądane. Głosowanie nam to wyjaśni, pani poseł, więc. Ale pani przewodnicząca, to jest po ale prostu. Ale my będziemy głosować, czy wracamy, czy nie. Więc wydaje mi się to najbardziej rozsądne. Tak, słucham, panie pośle. Pani przewodnicząca, chciałem zadać jedno proste pytanie. Podkomisja działa po kilku miesiącach, zaczyna działać od jej powołania. Podkomisja w dniu dzisiejszym zwołana jest w takim terminie, żeby niestety w dużym stopniu posłom uniemożliwić, tak jak mnie, w niej uczestnictwo. Teraz, jeśli poprawka przechodzi, a jest niezgodna z linią rządu, to wraca się nie do wytłumaczenia. Gwałcąc regulamin Sejmu, no tak powiedzmy jest. Sobie jasno. Po co pani to robi? Przecież jest kilka podejść, jest sprawozdanie w komisji, jest drugie czytanie. Po co w tym momencie w ten sposób mamy działać? Panie pośle, czy pan ma jakiś wniosek formalny? Tak, ja uważam, że poprawka została przegłosowana i proszę, żebyśmy to utrzymali. Proszę państwa, w takiej sytuacji, jeżeli mimo niezaistnienia przesłanek państwo usiłujecie siłowo pewne rzeczy przeprowadzać, nie widzimy powodu ani możliwości dalszego udziału w pracach tej podkomisji. No cóż, pani poseł, no ale tak, jeżeli sam poseł wnioskodawca. Z przykrością stwierdzam, że mimo poprzedniej przeze mnie wyrażonej przed chwilą opinii, że ten ustęp trzeci możemy zastosować, to treść literalna odesłania znajdującego się w artykule 165 ustęp 2 uniemożliwia zastosowanie artykułu 163a w tej sprawie. Innymi słowy, nie można powołać się na ten przepis artykułu 163a ustęp 3, za co serdecznie przepraszam. Niemniej jednak to odesłanie, jak sami państwo widzicie, specjalnie przeczytałem, jest bardzo obszerne i bardzo skomplikowane. Twórca regulaminu przewidział, że w zakresie prac podkomisji, w zakresie artykułu 163a stosuje się tylko ustęp 1. On stanowi, uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków komisji, chyba że ustawa lub uchwała stanowi inaczej. W związku z tym wobec takiej treści tego regulaminu Sejmu ja muszę z przykrością, bo państwa poinformowałem zupełnie o czymś innym, stwierdzić, że myliłem się i w związku z tym ten ustęp trzeci nie może mieć zastosowania w tej sytuacji. Treść regulaminu na to jednoznacznie wskazuje. Pozostawiamy artykuł, poprawkę pana Bąka przegłosowaną w takim brzmieniu, jaka ona jest i przechodzimy do dalszego procedowania ustawy.